Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Będzie więcej żołnierzy i bojowych śmigłowców na granicy z Białorusią. To odpowiedź na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. Gwarancję ochrony terytorium Polski potwierdza też NATO. Białoruskie maszyny wleciały we wtorek przed południem na terytorium Polski w okolicach Białowieży. Leciały na bardzo niskiej wysokości, co uniemożliwiało ich wykrycie przez radary. To było celowe, mówi pułkownik profesor Mieczysław Struś. Piloci prowadzący statek powietrzny na tak niskiej wysokości ryzykują zderzenia się z obiektami naziemnymi, wysokimi budynkami, drzewami. Po pierwszych doniesieniach o naruszeniu granicy szef MON Mariusz Błaszczak zwołał posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, który podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy oraz sił i środków na granicy, mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Bez wątpienia to działania prowokacyjne wymierzone w tutaj i wschodnią flankę NATO i Rzeczpospolitą. Polska poinformowała również o incydencie NATO. Stany Zjednoczone traktują sytuację poważnie. Będziemy nadal bardzo poważnie podchodzili do bezpieczeństwa NATO i będziemy nadal pracować z naszymi sojusznikami z NATO, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny. Polska wezwała też do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiciela białoruskiej ambasady, który otrzymał jasny komunikat. Ta sytuacja jest niedopuszczalna, nie powinna mieć miejsca, nie powinna się powtórzyć i że czekamy na wyjaśnienia. Przyjął to do wiadomości. Sytuację na granicy Platforma Obywatelska wykorzystuje do ataku na rząd. O ile mam pełne zaufanie do polskich generałów, polskich oficerów, do ludzi, którzy strzegą naszych granic, o tyle absolutnie nie mam zaufania do polityków, którzy to nadzorują. Strona białoruska informowała wcześniej Polskę o planowanych ćwiczeniach przy granicy z udziałem śmigłowców. Reżim Łukaszenki przyjął na swoje terytorium zbrodniarzy z grupy Wagnera. Oficjalnie mają szkolić białoruskie wojsko. Oni przekazują swoje doświadczenie, dają radę, sugerują coś, są bardzo zadowoleni z naszych wojaków. Niewykluczone jednak, że Wagnerowcy będą wykorzystywani do prowokacji przeciwko Polsce. Mińsk wspólnie z Moskwą testuje Polskę, zauważa profesor Krzysztof Kubiak. Mamy do czynienia z testowaniem polskich możliwości, a może nawet bardziej niż z testowaniem możliwości technicznych, mamy do czynienia z testowaniem reakcji polskiej klasy politycznej, polskiego kompleksu medialnego. Na terytorium Białorusi ma przebywać już około 3000 zbrodniarzy wojennych z grupy Wagnera. Wielu z nich w przeszłości trudniło się przerzucaniem nielegalnych migrantów przez granicę. Trwa spór na linii Kijów-Warszawa w sprawie embarga na ukraińskie produkty rolno-spożywcze. Zachowanie Ukrainy w tej sprawie jest niezrozumiałe. Po 15 września przestaną obowiązywać unijne ograniczenia na import wybranych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski. Kijów wywalczył to rozwiązanie wbrew polskim interesom. Rząd próbuje ratować sytuację i zapowiada własne embargo, które miałoby obowiązywać do końca roku. To nie podoba się władzom Ukrainy. To, co jest najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Ukraina naprawdę otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, aby zaczęła doceniać tak. Słowa ministra Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, nie spodobały się w Kijowie. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego. To procedura wykorzystywana w skrajnych sytuacjach. Na ukraińskie działania odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wezwanie polskiego ambasadora, reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ-u nigdy nie powinno mieć miejsca. Bartosz Cichocki był jedynym europejskim ambasadorem, który pozostał w Kijowie w trakcie działań wojennych. Odgrywał też kluczową rolę w organizowaniu pomocy dla Ukrainy. Szacuje się, że Polska przekazała swojemu sąsiadowi od początku wojny około 50 miliardów złotych. To około 2% polskiego PKB. Polską granicę przekroczyło blisko 14 milionów uciekinierów z Ukrainy. Blisko rok temu tak prezentował
prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Bardzo dziękujemy za to, co już polska strona zrobiła i jak bardzo nas wsparła. To, co nam najbardziej potrzebne w sytuacji wojny, to uzbrojenie. I tego uzbrojenia Polska przekazała bardzo dużo. W odpowiedzi na wezwanie polskiego ambasadora Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie wezwało przedstawiciela ukraińskiej ambasady w Polsce. To standardowa procedura w dyplomacji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Nie spodziewałbym się eskalacji. To nie jest w interesie ani Polski, ani Ukrainy, żeby ten problem się pogłębiał. Nie nazwałbym też tego konfliktem. Prezydent Ukrainy zaapelował o przełamanie impasu. Nie pozwolimy, aby jakiekolwiek polityczne momenty popsuły stosunki między narodami ukraińskim i polskim, a emocje powinny zdecydowanie opaść. Polska opozycja przyznaje, że zgrzyty w relacjach polsko-ukraińskich nie służą obu stronom. Oczekują wzmożonej aktywności dyplomatycznej ze strony Polski. W tej chwili mamy dyplomację twitterową i mamy sytuację, w której możemy za moment pogrzebać wszystko to, co zbudowaliśmy, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie na początku wojny. W żadnym wypadku to nie służy relacjom polsko-ukraińskim. W sytuacji, gdy Polska i Polacy dają wszystko, co mogą, aby pomóc Ukrainie, polityczny wektor Kijowa przesuwa się na zachód, głównie na Niemcy. W interesie Berlina leży rozbicie polsko-ukraińskiej współpracy i mają ku temu mocne karty, analizuje politolog profesor Tomasz Grosse. To jest najbardziej wpływowe państwo w Unii Europejskiej. Od Niemiec w dużym stopniu zależy członkostwo Ukrainy w tej organizacji, a także pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy. Gdy w grę wchodzą kluczowe cele polityczne i gospodarcze, Kijów może szybko zapomnieć, jak zachowywały się Niemcy na początku wojny. Berlin nie chciał rezygnować z interesów z Putinem. Nasz interes i ukraiński jest wspólny, bo to historia nawet pokazuje. Odepchnięcie maksymalne Moskwy na wschód. Jeśli by Ukraińcy znowuż się pomylili, tak jak to było już ileś razy i tego nie dostrzegli, będą płacić za to wysoką cenę. Zauważa profesor Mieczysław Ryba, w innym wypadku na naszym konflikcie może zyskać wyłącznie Rosja. Polska wciąż czeka na zmianę stanowiska Ukrainy w sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Kijów cały czas blokuje rozpoczęcie masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Polska liczy, że sprawę embarga na ukraińskie zboże uda się załatwić polubownie. Nasze władze zapewniają, że interes naszych rolników jest tutaj najważniejszy. Przez ostatnie 4 miesiące z Polski wyeksportowano ponad 4,5 miliona ton zboża. Z miesiąca na miesiąc rośnie także jego transport drogą morską. W czerwcu było to prawie 1 000 000 ton. Polskie porty mają jeszcze większe moce przerobowe, podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Zboże do Polski nie wpływa, jeżeli chodzi o rynek polski. Ono jest tylko transportowane tranzytem przez Polskę pod wielką kontrolą, żeby ono było przewiezione do portów. W tym kontekście bardzo ważna jest budowa agroportu. Szczegóły w tej sprawie poznamy być może jeszcze przed wyborami. Inwestycja znacznie ułatwiłaby tranzyt zboża, a ten, jak informował dziś minister rolnictwa, od lutego do czerwca podwoił się. W czerwcu wyniósł 262 tysiące ton. Nie udało nam się wyeksportować rekord ilości przez polską drogę, przez polskie porty, ale oczywiście nie przestajemy dalej pracować, oczywiście pracujemy nad agroportem. Polska cały czas prowadzi rozmowy i negocjuje, co dalej z embargiem na ukraińskie zboże po 15 września. Nie ma żadnych merytorycznych argumentów, aby znieść to embargo. Będziemy chcieli załatwić tę sprawę polubownie, bo interes polskich rolników jest najważniejszy, podkreślał szef resortu rolnictwa. I mam nadzieję, że to się uda zrobić polubownie, ale jeżeli się nie uda, to chcę powiedzieć jasno do polskich rolników, że po 15 września również, tak jak teraz, zboże na polski rynek nie będzie wpływało, tylko jeżeli to tranzytem, i w tym też chcemy pomóc Ukrainie. Polska rozmawia także z Litwą i Łotwą, aby do transportu ukraińskiego zboża wykorzystać ich porty. Trwają także rozmowy, aby kontrole fitosanitarne ukraińskiego zboża, które tranzytem trafia na Litwę czy Łotwę, odbywało się w tych krajach, a nie na polskiej granicy. To znacznie przyspieszy tranzyt ukraińskiego zboża. A o tranzycie ukraińskich produktów rolno-spożywczych minister Telus rozmawiał dziś ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Do resortu rolnictwa przybyli dziś także przedstawiciele firm handlujących zbożem. Wczoraj w całym kraju pamiętniono powstańców warszawskich. To czas przywodzący na myśl miliony polskich ofiar II wojny światowej i ogrom strat materialnych.
Polska prowadzi intensywne działania dyplomatyczne w kierunku uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec. Celem niemieckiego okupanta była fizyczna likwidacja narodu polskiego oraz grabież jego dóbr, przypomina historyk Piotr Sutowicz. Unicestwili biologicznie inteligencję polską w swojej znakomitej masie, ułatwiając potem komunistom działania po 1945 roku. Niemcy próbują się jednak odciąć od swojej zbrodniczej przeszłości. 8 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, kanclerz Olaf Scholz napisał: 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. O tych skandalicznych słowach przypomniał w trakcie Marszu Powstania Warszawskiego Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Naród niemiecki, który kłamie i oszukuje również ustami własnego kanclerza, chce nas pouczać dzisiaj o tym, jak mamy żyć. Młode pokolenie Niemców jest wychowywane w niepamięci o zbrodniach swoich dziadków. Mamy wiele do zrobienia w wymiarze edukacyjnym, przyznaje prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Te podręczniki skupiają się na cierpieniu narodu niemieckiego w roku 1945, nie zauważając niejako skali zbrodni i tego, co naród niemiecki zrobił. Niemcy wymordowali ponad 5 200 000 polskich obywateli, zniszczyli wiele miejscowości, prawie w całości zrównali z ziemią Warszawę, rabowali majątki prywatne oraz dobra narodowe. Straty wojenne Polska szacuje na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych, przypomina wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Zawsze wywołuje to bardzo nerwową reakcję dyplomatów niemieckich, które starają się mu przeszkodzić. Profesor Tomasz Grosse przypomina, że Polska nagłośniła sprawę reparacji m.in. w ONZ-cie. Ambasador Szczerski zesłał wszystkim państwom ONZ raport dotyczący polskich strat wojennych. Innymi słowy, te działania są podejmowane na coraz większą skalę. Polska stara się też o wsparcie USA. Starania rządu popiera Kongres Polonii Amerykańskiej, który przypomina, że do dziś Polska i Niemcy nie podpisały traktatu kończącego II wojnę światową. Polska domaga się zadośćuczynienia od kraju, który ma śmiałość pouczać Polaków w kwestiach światopoglądowych. Niemcy, którzy się kreują na strażnika moralności w Unii Europejskiej, wcale nie są bez zarzutu pod tym względem. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o podpisanie wspólnego listu do kanclerza Niemiec Olafa Scholza w sprawie reparacji. Wystawienie sprawcom rachunku i domaganie się zadośćuczynienia to obowiązek każdego lidera wybranego przez Polaków. Zachęcam prezydenta Warszawy do tego, abyśmy umieli wznieść się ponad bieżące podziały polityczne. Opozycja przekonuje, że temat reparacji od Niemiec jest tylko elementem kampanii politycznej partii rządzącej. Apel premiera do prezydenta Warszawy to wyraz bezradności jego rządu w staraniach o niemieckie zadośćuczynienie, uważa Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. On cały czas próbuje na kogoś zwalać winę, więc to już wygląda niepoważnie. Rafał Trzaskowski wciąż nie odniósł się do apelu premiera. Oskarża o upolitycznianie rocznicy powstania warszawskiego. Włodarz Warszawy krytykuje też środowiska narodowe, które upominają się o sprawiedliwość dziejową od Niemiec. I w momencie, kiedy my wszyscy oddajemy hołd patriotom, to oni robią brudną politykę po to, żeby jątrzyć. To jest czysty nacjonalizm, to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Roty Niepodległości rozpoczęły zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która będzie zobowiązywała rząd do corocznych raportów na temat działań podjętych w celu uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. W imię sprawiedliwości historycznej domagajmy się od Niemców odszkodowań. Polska nie daje zapomnieć Niemcom o ich zbrodniach. Do Frankfurtu nad Odrą i do Berlina jeździ polski pociąg oklejony informacjami o rodzinie Ulmów, którą Niemcy zamordowali w trakcie okupacji za pomoc udzieloną Żydom. We wrześniu rodzina Ulmów zostanie beatyfikowana. Dla młodzieży z Polski, która przyjechała do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży, w specjalnej strefie Polska-Lizbona zaplanowano koncert z modlitwą o pokój. W kraju tymczasem z wizytą apostolską przebywa papież Franciszek. Lizbona to dziś serce młodego kościoła. Każda osoba przybyła tutaj ze swoją własną historią. Każda walczyła o to, by tu być. Widok tych wszystkich młodych ludzi razem jest bardzo budujący. Wczorajsza wieczorna uroczysta Eucharystia oficjalnie rozpoczęła tegoroczne 37. Światowe Dni Młodzieży. Muzyka.
Dziś przed południem do Portugalii przybył ojciec święty Franciszek. Ceremonia powitalna odbyła się w oficjalnej siedzibie prezydentów kraju. Papież Franciszek najpierw spotkał się z prezydentem republiki, następnie w Centrum Kulturalnym z przedstawicielami władz społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Podczas swojego przemówienia papież Franciszek nie tylko zwrócił uwagę na potrzebę pokoju, ale także mocno zaakcentował wartość ludzkiego życia. Chciałoby się powiedzieć, dokąd płyniesz, Europo i Zachodzie, odrzucając starszych, z murami z drutu kolczastego, rzeziami na morzu i pustymi kołyskami. Dokąd idziecie, jeśli w obliczu udręki życia oferujecie pochopne i błędne środki zaradcze, takie jak łatwy dostęp do śmierci? Rozwiązanie wygodne, które wydaje się słodkie, ale w rzeczywistości jest bardziej gorzkie niż wody morskie. A to już klasztor Hieronimitów, gdzie razem z biskupami, księżmi, diakonami, osobami konsekrowanymi i pracownikami duszpasterskimi ojciec święty uczestniczył w modlitwie nieszporami. W trakcie swojej homilii papież wskazał, że dziś duchowieństwo niejednokrotnie doświadcza tego, czego doświadczył Szymon z rybakami łowiąc całą noc pustych sieci. Tymi sieciami, jak podkreślał, jest dziś świat naznaczony sekularyzmem i obojętnością wobec Boga. Boga, który w tym wszystkim jeszcze mocniej zachęca, by wypłynąć na głębie. Jesteśmy powołani do tego, żeby ponownie zarzucić sieci i ogarnąć świat nadzieją Ewangelii. Nie jest to czas, by się zatrzymać i zrezygnować, zacumować łódź na brzegu lub spojrzeć wstecz. Nie możemy uciekać od tego czasu, bo nas przeraża i schronić się w formach i stylach z przeszłości. Nie, to jest czas łaski, który daje nam Pan, abyśmy wypłynęli na morze ewangelizacji i misji. Jutro rano Ojciec Święty spotka się m.in. ze studentami Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Wieczorem uda się z kolei do Parku Edwarda VII, gdzie na papieża oczekuje młodzież, która z różnych stron świata przybyła do Lizbony. To były informacje dnia z Panem Bogiem.